Państwu pozwólcie, że ja swoją wypowiedź rozpocznę od oficjalnych gratulacji dla zespołu na ręce Pana Prezesa, na ręce Pana Trenera, dla wszystkich zawodników, twórców i współtwórców tego wielkiego sukcesu, bo uważam, że finał jest już wielkim sukcesem. Mogę tylko powiedzieć, że staramy się, żebyście byli dumni z nas. Bardzo się cieszę, że po tym półfinale Ostrów wyszedł trochę na ulicę z tego szczęścia i miał tą trochę rozrywkę taką, która nie jest codziennością. Natomiast jedziemy do tego Tel Awiwu, gdzie chcemy powalczyć. Ten rumuński zespół jest bardzo mocny, ale tak jak powiedziałem, jeżeli zagramy bardzo dobry mecz, jeżeli będziemy skupieni, mamy też swoje szanse. Ja mam nadzieję, że następny sezon już będzie normalność i że wszyscy się będziemy cieszyć i z takich wspaniałych obiektów i z tych emocji, które są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki w halę. Chcemy ogłosić, że dwóch zawodników, Jarosław Mokros i Jakub Garbacz, będą graczami RGPM Slam Stal. Jarek na pewno jeszcze w kolejnym sezonie, a kontrakt Kuby Garbacza będzie obowiązywał przez 2 lata. Ja wiem, że jest wielu fotoreporterów, także może najpierw poproszę Jakuba Garbacza o podpisanie kontraktu umowy 2-letniej. To jest kontrakt. Chcemy z pełną koncentracją teraz pojechać tutaj na bańkę i tam jeszcze osiągnąć coś wielkiego dla tego miasta, a potem po powrocie do Polski postawić się tutaj bardzo mocno Stelmetowi i pokonać ich tutaj na naszym terenie. Także damy z siebie na pewno 110%, a jestem spokojny, bo trener już wie jak to zrobić i jak nas przygotować tutaj pod względem mentalnym i praktycznie. Cieszę się, że tutaj będę przez kolejny rok, bo jest to klub na wysokim poziomie, z wielkimi ambicjami i doskonale zorganizowany. Myślę, że jeden z najlepszych klubów w Polsce pod względem organizacyjnym. Także super, że tutaj jesteśmy. Mieliśmy tak naprawdę dopiero finał. To jest dopiero pierwszy krok, który chcemy wykonać. No ale to dla nas wszystkich było niesamowite przeżycie. No, oby takich było częściej w naszym życiu. No, a co do kontraktu, to osobiście z żoną się dobrze czujemy tutaj w Ostrowie. Jest to świetne miasto. A jako klub, no nie ukrywam, chcę być najlepszy, chcę się rozwijać, a klub idzie w tym samym kierunku. Nic tylko wygrywać, cieszyć się, no i być razem, rozwijać się i tyle. Dziękuję bardzo. Jako trener Anwilu robiłem wszystko, żeby mój zespół osiągał sukces. Tak jak robię to teraz, to te, w pewnych sezonach się to udało. Też w paru sezonach się nie udało. Pracujemy bardzo mocno, to praca trenerska jest bardzo niewdzięczna, bo jest oceniana generalnie tylko przez wynik i nie do końca ludzie z zewnątrz mogą oszacować, co jest wkładane w to, żeby się osiągnął wynik. A jak wiemy, wynik jest też trochę ostatecznie związany ze szczęściem. Mówię się, że na szczęście trzeba zapracować. Próbujemy to robić.